dzieją się dziwne rzeczy, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o aresztowania, jeśli chodzi o rozmaite decyzje, które podejmuje czy to minister Bodnar, czy premier Donald Tusk. Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, czy pan redaktor naprawdę jest zaskoczony i uważa, że jest to coś dziwnego? Pytanie za pytania, ja spodziewałem się odpowiedzi. Chcecie po prostu tuż za plecami Prawa i Sprawiedliwości wędrować po elektorat Prawa i Sprawiedliwości? Nie za plecami, panie redaktorze, a przed samym nosem. Po względnej chwili spokoju w polityce zdaje się, że znowu nadchodzi kolejna fala wydarzeń, która już niebawem będzie nieunikniona. Czy więc Konfederacja naprawdę liczy na zwycięstwo? Dojdzie do połączenia sił z PiS-em? Co knuje koalicja rządząca? Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Bosaka. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Wielkimi krokami nadchodzą wybory prezydenckie, a wraz z nimi jeszcze dość nieformalna kampania, gdzie politycy różnych frakcji zaczynają podcinać sobie wzajemnie skrzydła. Bo jak wiemy, dzisiaj by wygrać, trzeba atakować. Jedna partia ruszyła jednak z przytupem. Jest to oczywiście Konfederacja, która już wystawiła swojego kandydata spośród wielu prawdopodobnych. Bosak odszedł od wyścigu, ustępując miejsca Mentzenowi, który jest jak na razie jedynym startującym. A co za tym idzie, także faworytem. Jednak czy jest to właściwe rozwiązanie? Pana wynik w wyborach prezydenckich był dobry. Panie redaktorze, jestem pewien, że wynik Sławomira Mentzena też będzie dobry. Na jakiej podstawie pan tak sądzi? Ponieważ widzę jego determinację do prowadzenia kampanii. Zaczynają jako pierwszy spośród kandydatów innych partii. Ma bogaty plan, ma wiarygodność, jeżeli chodzi o nasze postulaty programowe i ideowe. Jestem pewien, że żadna inna partia nie będzie w stanie wystawić kandydata, który będzie miał wiarygodność w tych obszarach, w których my mamy jako Konfederacja. I wiem, że to, co my mamy do powiedzenia, to, o czym mówiliśmy wspólnie ze Sławomirem Mentzenem przez całą kampanię 2023 roku, poprawiając naszą pozycję w Sejmie i przez kampanię 2024 roku, osiągając rekordowe wyniki dla Konfederacji. Zaangażowany z pewnością jest, bo wybory zaczną się dopiero za długie miesiące. Może to taki sprytny plan, by postawić poprzeczkę i zaatakować szybciej, zmuszając przeciwnika do reakcji i szukania rozwiązań. Bez dobrej taktyki partia ma tak naprawdę dość małe szanse, biorąc pod uwagę kilkunastoprocentowe poparcie w ostatnich wyborach. Z drugiej zaś strony nadzieja umiera ostatnia. To jest właśnie to, na co czeka bardzo wielu wyborców, zmęczonych jałowym sporem PiS-u i Platformy, jałowym sporem ludzi ze starszego pokolenia, który nie produkuje dobrych programów, nie produkuje dobrej jakości rządzenia, nie produkuje nowych idei, nie odpowiada na wyzwania, przed którymi Polska stoi, tylko sprowadza się do udowadniania, kto gorszy. Proszę ostrożnie z takimi słowami dotyczącymi starszego pokolenia, bo za chwilę i pan będzie starszym pokoleniem. Panie redaktorze, no nikogo z nas to nie ominie. Staram się być ostrożny, ale dziękuję za przypomnienie. Na moje oko to był chyba atak w stronę Bosaka. Jakaś taka dogryzka. Przedstawiciel Konfederacji ma przed sobą daleką drogę, by dorównać wiekiem prezesom głównych partii w naszym kraju. Poza tym pewien próg wiekowy też należy przekroczyć, by w ogóle móc startować w wyborach. Jedną z osób, które deklarowały, że może kiedyś spróbują, ale teraz jeszcze nie mogą właśnie ze względu na wiek, jest Ewa Zajączkowska. Jeszcze blisko rok temu mało kto o niej wiedział, a dziś jest jedną z twarzy ugrupowania. Podobnie z Anną Bryłką. Tym razem kobiety wyjątkowo przyczyniły się do sukcesu całej partii, co do niedawna mogło wydawać się abstrakcyjną myślą. W wyborach parlamentarnych to, nie wiem, czy to nie jest teza na wyrost, ale to panie pociągnęły Konfederację do sukcesu. Nie jestem pewien, czy ta teza jest usprawiedliwiona jakimikolwiek badaniami czy wynikami. Natomiast na pewno poprawienie naszych wyników wśród wyborców płci pięknej, wśród kobiet, jest jednym z naszych celów. Jest też właściwie być może w polityce, tak jak w piłce nożnej, nie wszystko jest pewne, ale możemy powiedzieć tak, że kandydat Konfederacji nie wejdzie do drugiej tury w czasie tych wyborów prezydenckich. I co wtedy?
Ja, panie redaktorze, nie dam się wciągnąć w prognozy czy spekulacje. Dlaczego nie da się pan wciągnąć, panie marszałku? Choć oczywiście najprawdopodobniej tak właśnie by było. Dla Bosaka może być to też wygodną pozycją, by teraz kto inny startował. Mensen nie ma największych szans na zwycięstwo, ale może przyczynić się do wzrostu popularności Konfederacji, jeśli się postara, a to otworzyłoby drzwi jemu czy komukolwiek innemu, jak Krzysztof Bosak w przyszłości. Ale oczywiście na razie fani ugrupowania, podobnie jak jej przedstawiciel, mogą mieć nadzieję na sukces. Nie dam się wciągnąć w prognozy i spekulacje kreślące negatywne scenariusze dla mojej formacji. To mogą robić publicyści, komentatorzy, nasi krytycy, nasi rywale z innych partii. Ja jestem od tego, żeby dawać wiatr w żagle naszym wyborcom, naszym sympatykom i moim kolegom z partii w Konfederacji, czy z Ruchu Narodowego, czy z Nowej Nadziei, czy z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Więc ja życzę Sławkowi Mensenowi, żeby wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. A jeżeli to się okaże niemożliwe, to żeby stoczył bardzo wyrównaną, twardą walkę z tymi, których wystawią nasi konkurenci. Rzecz jasna, są to też pewnie puste słowa, bo szansa jest nikła. Pojawiały się jednak pomysły na to, jak można by ją powiększyć. Choć nad dziwnością tego pomysłu można by się rozwodzić godzinami, to jest zawsze opcja, by prawica połączyła siły, wystawiając wspólnego kandydata i jednocześnie zwiększając szanse na zwycięstwo. Choć czy ma to tak duże znaczenie, jeżeli w grę i tak wchodzi druga tura? Jeżeli obie strony skutecznie zaatakują lewicę, to wyborcy obu ugrupowań pójdą najpewniej oddać głos na mniejsze zło. Nie wchodząc natomiast w takie układy, unikają niepotrzebnego skandalu. Moim zdaniem drugą turę wyborów prezydenckich jest także w stanie wygrać dobry kandydat, który nie będzie wspólny, którego wystawi albo tylko Konfederacja, albo tylko PiS, albo, uwaga, uwaga, ktoś jeszcze. Warunkiem minimalnym nie jest bycie wspólnym kandydatem, warunkiem minimalnym jest wejście do drugiej tury i poprowadzenie dobrej kampanii i błędy konkurencji. To jest mało znany fakt polityki, że można zrobić najlepszą kampanię wyborczą, ale jeżeli główny rywal w drugiej turze nie popełni znaczących błędów, to można, będąc dobrym kandydatem i mając dobre poparcie, po prostu je przegrać. I nie ma na to żadnej prostej recepty. Jeszcze raz podkreślę, nie wiemy w tej chwili, kogo wystawi PiS, nie wiemy, kogo wystawi Platforma, więc uważam, że na obecnym etapie wszystkie spekulacje są w zasadzie bezwartościowe. Doradzam wszystkim spokojnie zaczekać na decyzję partii i jak będziemy mieć tych kandydatów, wtedy będzie można naprawdę z pasją szczegółowo komentować wszystkie ruchy kampanijne. To chyba motto wszystkich naszych przeszłych i przyszłych kandydatów. Po co być lepszym, skoro można z przeciwnika zrobić gorszego? Choć nie pomijajmy też faktów. Podczas gdy najwięksi nasi kandydaci podkoloryzowywują błędy przeciwników do takiego stopnia, że te nabierają kłujących w oczy jaskrawych barw, Konfederacja zazwyczaj po prostu wyciąga ich brudy i uciszane tematy. To samo robi z koalicją i w ten sposób działa z PiS-em. Czuję się komfortowo, nie czuję tego na plecach. Chcemy trochę tą sytuację zmieniać, podnosić po prostu poprzeczkę tej rywalizacji politycznej. Chcecie po prostu tuż za plecami Prawa i Sprawiedliwości wędrować po elektorat Prawa i Sprawiedliwości? Nie za plecami, panie redaktorze, a przed samym nosem. Może tego nie wypada mówić głośno, ale tak jest po każdej stronie sceny. Skądś trzeba nabyć wyborców. W Polsce także jest ograniczona ilość Polaków, choć dzisiaj dla prawicy cel jest raczej wspólny. Jest nim najpewniej jak najszybsze odsunięcie lewicy od pełni władzy. Jeżeli do tego nie doprowadzą, to niebawem mogą nie mieć już wiele do gadania, jeśli chodzi o politykę w naszym kraju. Zresztą wszyscy widzimy, co dzieje się ostatnio w Polsce, chociażby zważywszy na ostatnią sprawę Bąkiewicza, którego mieszkanie zostało doszczętnie przeszukane, wraz z przejęciem jego prywatnych rzeczy tylko dlatego, że człowiek ten był jednym z organizatorów obchodów 11 listopada kilka lat temu. Konsekwencje będą żadne, dlatego że ta sprawa jest kuriozalna od A do Z. Przypomnijmy, że chodzi o jakąś grę sprzed 6 lat i prokurator wymyślił sobie, żeby ustalić kogoś, kto komuś innemu pogroził na milionowym marszu. Ale czy to nie był pretekst? No przecież prokurator to nie jest człowiek, który znaczy, działa zupełnie irracjonalnie. Pretekst nie został wykreowany sztucznie. Wznowiona została sprawa, która była wcześniej prowadzona dość uparcie i cierpliwie jeszcze za czasów prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Natomiast po niezdolności do ustanowienia sprawcy, ona została wtedy wreszcie umorzona, natomiast teraz została wznowiona i została wznowiona w ramach trendu ideologicznego, który wprowadził prokurator generalny minister sprawiedliwości Bodnar na przegląd spraw poumarzanych przez wcześniej w okresie rządu PiS, po to, że one rzekomo były umarzane z pobudek ideologiczno-politycznych i że teraz będą już zrobione rzetelnie. Śmiem twierdzić, że ta nagonka już powróciła, a obrazy z niej, czy może raczej jej konsekwencje, widzieliśmy podczas
podczas protestów rolników na początku roku, gdy policjanci za wszelką cenę próbowali doprowadzić do zamieszek. Stare praktyki sprzed lat, by mieć o czym mówić w mediach i zyskać tak zwane prawo do zakazywania tego, co władzy nie pasuje. Prokurator, który prowadzi takie śledztwo, jeżeli nie ma zdjęcia ani nazwiska, to nie jest możliwe, żeby cokolwiek i gdziekolwiek znalazł. To po co to robi? Widzi pan redaktor tak myśli i ja tak myślę, a prokurator myśli zupełnie inaczej. Ale to jest właśnie ciekawe. Jak pozwoli pan redaktor, że powiem, co prokurator wymyślił, bo to jest tak komiczne, że warto, żeby ludzie to usłyszeli. Prokurator wymyślił sobie, że ponieważ podczas wcześniejszych przesłuchań, bo policja przesłuchiwała ludzi z władz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i w dokumentach tej sprawy muszą być ich zeznania, z których wynika, że ani nie wiedzą, o kogo chodzi, ani nie znają tożsamości tej osoby, ani nie istnieją żadne listy nazwisk. To wszystko jest w zeznaniach złożonych ileś lat temu. Natomiast prokurator sobie wymyślił, że to prawdopodobnie jest nieprawda i że gdzieś w lokalach związanych ze Stowarzyszeniem Niepodległości muszą istnieć listy członków Straży Marszu Niepodległości z 2018 roku. Władza się zmienia, a nawyki pozostają podobne. Choć niektóre, jak te prowokacje za pomocą siły, są znacznie bardziej charakterystyczne dla tych z biało-czerwonym sercem na piersi. Niestety to ma także odniesienie do polityków. Byłoby to oczywiście nie na miejscu, ale w nieco innych okolicznościach. Tutaj przede wszystkim do życzenia dużo dają intencje i proces realizacji tych rozliczeń. Jeżeli zarzuca się coś osobom na wysokich stanowiskach, ludziom wpływowym, to powinno być to podyktowane jakimiś podstawami. Realnymi, rzetelnymi argumentami, a nie widzi mi się pewnej partii. Nie są w stanie pociągnąć nikogo do odpowiedzialności, bo celem jest tu przede wszystkim narobienie medialnego szumu. Reszta nie ma tak dużego znaczenia. Mieli być przeciwieństwem rządów Ziobry, ale czy naprawdę jest lepiej niż było? Obserwuję, mam nadzieję, że pan obserwuje te zdarzenia na polskiej scenie politycznej. Dzieją się dziwne rzeczy, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o aresztowania, jeśli chodzi o rozmaite decyzje, które podejmuje czy to minister Bodnar, czy premier Donald Tusk. Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, czy pan redaktor naprawdę jest zaskoczony i uważa, że jest to coś dziwnego? Pytanie za pytanie, ja spodziewałem się odpowiedzi. Nie, no moim zdaniem po prostu mamy do czynienia ze swego rodzaju odwetem politycznym i próbą przejmowania instytucji państwa bez podstawy prawnej. No i co z tego? Minister no Bodnar jako minister sprawiedliwości i profesor prawa firmuje to. Bardzo dobre pytanie, co z tym można zrobić? Można to rozliczyć po następnych wyborach, tak jak w tej chwili Platforma próbuje rozliczać rządy PiS-u. Może jednak w przyszłości, jeżeli nadarzy się okazja, niech będzie to nieco skuteczniejsze rozliczanie. Wymiar sprawiedliwości nie przeszedł raczej pozytywnej transformacji. Nie powinniśmy oczywiście także mówić, że niczym nie różni się ten poprzedni od obecnego, bo jest wiele różnic między jednym a drugim, ale najistotniejsze jest to, że celem było to, by wymiar sprawiedliwości był sprawiedliwy. Chyba się nie udało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Siema!